Akt notarialny dobrowolnego poddania się egzekucji, wystawiony na podstawie artykułu 777 KPC, jest bardzo częstym środkiem zabezpieczającym umowy wynajmu. Wielu najemców nie zdaje sobie jednak sprawy, jak potężną broń dają oni wynajmującym. Taki akt notarialny stanowi de facto wyrok, który najemca na, wydaje sam na siebie, bez jakiejkolwiek ingerencji sądu, bez sprawdzenia, czy jest on winien, czy nie jest winien. Wynajmujący, posiadając taki akt notarialny, w sytuacji, kiedy zajdzie zdarzenie opisane w tym akcie, idzie do sądu, aby nadać jedynie klauzulę wykonalności, i taki akt notarialny składa u komornika, który natychmiast wszczyna egzekucję. Nikt nie bada, czy wynajmujący prawidłowo skorzystał z aktu notarialnego, czy najemca jest winien karu umownych. Czy najemca jest winien odszkodowania? Działa tu pewien automatyzm. Najemcy nie zdają sobie sprawy również z tego, że poza aktem notarialnym dają wiele innych zabezpieczeń wynajmującym. Są to gwarancje bankowe, jest to kaucja gotówkowa. Zatem cały wachlarz dział, które przekazują najemcy wynajmującym, może zadziałać automatycznie przeciwko nim. Należy zastanowić się, jak te akty są przekazywane. Co jest zdarzeniem uprawniającym wynajmującego do nadania klauzuli wykonalności i wszczęcia egzekucji przeciwko najemcom? Wielu z najemców nie zdaje sobie z tego sprawy, że są w takim momencie zdani na łaskę lub niełaskę wynajmujących, i to sam wynajmujący jest sędzią w swojej sprawie.